Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Mamy na pierwszym planie Manfreda Bulle i kastkę z gołębiami, skrzynkę, w której mamy 10 gołębi. Gołębie to są 100% gołębie pochodzące z hodowli Geringsa. A więcej o tych gołębiach powie nam Manfred. Proszę bardzo. To są gołębie od Michela Mentena. Mentena to jest wujek Geringsów, który ma na dzień dzisiejszy ponad 100 oryginalnych gołębi od Geringsów. Wiadomo, że u Geringsa trudno się kupuje, bo ma umowę z pipą. Natomiast wujek ma tam naprawdę dojścia i bierze praktycznie wszystko, co tam najlepsze jest. No u siebie tutaj, jak właśnie w rodowodach, pokażmy rodowody właśnie tego Mentena. O tutaj, o, zobaczmy. Tu są oryginalne te rodowody Geringsa, które on ma, rodziców. A tutaj są oryginalne rodowody właśnie Michela Mentena. I tutaj widzimy, o, jest Little Boy. To są oryginalne gołębie Geringsów. I po nich ma te młode. Tych młodych mamy 10. One są takie barwie, 3 są takie inne troszeczkę. W jakim zdrowiu są, były szczepione w ogóle? Nie wiesz? Nie wiem. To się dowiemy zaraz. O, ale tu mamy na przykład takiego gołębia, to jest młody z 2016 roku. Wszystko 16, tak. Pokażmy, jaki numer ma ten gołąb. To ma numer 601, 601 końcowy, 618. 61, 83, 601. Tak. O. To są piszczki jeszcze praktycznie. Dopiero co były wczoraj, przedwczoraj dostarczone tutaj z Niemiec. O, mamy też takiego. Czerwony tu jest. Jaki ten ma numer, Manfred, powiedz? 61, 83, 606. 6, tak. O. Fajne, duże, zdrowe gołębie. Na razie mamy ich 10. W przyszłości, jak się dobrze przyjmą, będziemy mieli ich więcej. No tak jak powiedział Manfred, są to gołębie ciężko do dostania, gdyż tak jak powiedział kolega Geringsa, gołębie w większości trafiają na pipę i znajdują bez problemu te oryginały nabywców. Natomiast tutaj w wyniku rodzinnych koneksji mamy dostęp do takich tutaj gołębi. Chcieliśmy kupić oryginały od Geringsa, od Mentena. Niestety nie sprzedał nam ani sztuki, bo dowiedział się, że pójdą w Polsce na internet i po prostu boi się, że Gerings by się dowiedział, że zostały sprzedane i by się obraził i mógłby nie dostać już do końca życia żadnego gołębia od niego, więc nie sprzedał nam nawet pół oryginała. Ale czyli mamy, wszystkie ale mamy. Są po oryginał. I tutaj, tak jak pokazywaliśmy w rodowodzie, tam i znajdziemy je i gladiatora, i te inne gołębie pochodzące z hodowli. I te kopsy, tak. Bestry, tak. To te wszystkie, które znamy z hodowli Jeffa Luka Barta Geringsów. Także dziękujemy, do zobaczenia, dobry lot. Dobry.